24 kwietnia w kalendarzu polskim wspominamy świętego Jerzego, męczennika. Jerzy pochodził z Liddy w Azji Mniejszej. Zachowały się o nim nikłe dane biograficzne, jednak są bardzo liczne i wczesne dowody kultu świętego. Jego ojcem miał być Pers, Geroncjusz. Syn miał być uproszony przez rodziców w późnej ich starości długą modlitwą. Jerzy jako ochotnik wstąpił do legionów rzymskich. Doszedł do rangi wyższego oficera. Podczas prześladowań, za czasów Dioklecjana, jako chrześcijanin odmówił złożenia ofiary bożkom rzymskim. Rozdał wcześniej całą swoją majętność ubogim. Poddano go okrutnym i długim męczarniom. Według niektórych tekstów trwały one aż 7 lat. Przybito go do krzyża, torturowano na katowskim kole. Umęczono go w Diospolis na terenie Palestyny. Okrucieństwo zastosowane wobec świętego Jerzego musiało być wyjątkowe, skoro wśród tak ogromnej liczby męczenników, którzy wcześniej zginęli za wiarę, jemu nadano tytuł wielkiego męczennika. Jego kult na wschodzie był tak popularny, że zajmował pierwsze miejsce po Najświętszej Marii Pannie i świętym Michale Archaniele. W samym Egipcie i na Cyprze wzniesiono ku jego czci 60 kościołów, a nie było ani jednej świątyni bez jego wizerunku. W Jerozolimie już w IV wieku istniał kościół, a od wieku VI również klasztor ku jego czci. W Etiopii do dziś jego kult jest bardzo żywy. Na Kaukazie cała prowincja otrzymała jego nazwę – Gruzja. Do kultu i legendy o świętym przyczyniły się wyprawy krzyżowe, z których jedna stacjonowała pod Liddą. Za swojego patrona uznają go Anglia, Holandia, Niemcy, Szwecja i Litwa. Pod wezwaniem świętego Jerzego powstało wiele bractw rycerskich i zgromadzeń zakonnych. Stał się patronem rycerzy, żołnierzy, ludzi mających związek z bronią i walką, zbrojomistrzów, rusznikarzy, puszkarzy, kawalerzystów, wojsk pancernych, a także rolników, skautów i harcerzy. Jest orędownikiem podczas epidemii, zwłaszcza trądu, oraz w chorobach skóry. W ikonografii święty ukazywany jest w krótkiej tunice, jako rycerz na koniu, zabijający smoka. Jego atrybutami są anioł z wieńcem laurowym lub z koroną, baranek, biała chorągiew lub lanca z czerwonym krzyżem, koń, palma męczeństwa, czasem także przedmioty jego męki, gwoździe, kamień młyński i koło, miecz oraz smok u stóp. Smok na obrazach symbolizuje szatana i pochodzi prawdopodobnie z średniowiecznych legend o świętym Jerzym. Módlmy się. Boże, Ty dałeś świętemu Jerzemu moc naśladowania naszego Zbawiciela w Jego męce. Wysławiamy Twoją potęgę i pokornie Cię prosimy, abyś za wstawiennictwem świętego męczennika wspierał nas, słabych ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.